Nieprzymuszeni Polacy? W pierwszych wyborach demokracji szlacheckiej? Wybierałem dziecko. ...450 lat wstecz. Polska. Wielkie mocarstwo. Ziemia miodem i mlekiem płynąca. Husaria. Jak już każdy chciał mieszkać w Polsce, która była naprawdę bardzo dobrze ciągnącym kombajnem Europy średniowiecza. Nieprzymuszeni Polacy? W pierwszych wyborach demokracji szlacheckiej? Wybierałem dziecko. Dobroczyk. Ja nazywam się Henryk Walezy. Mam 23 lata. Jestem trzecie dziecko w pokoleniu. Doczekane na tron. Swatamy go z ponad 50-letnią Anną Jagiellonką. Wtedy nikt nie wiedział, jak wyglądają inne księżne, królewny i tak dalej, ale epistolarnie to się wszystko przenosiło, że była najbrzydszą Europejką, jaka mogła w ogóle istnieć na dworach europejskich i nawet, podejrzewam, w koloniach afrykańskich, azjatyckich i nordyckich. Zaślubiny doszły do skutku ze względu na to, że była szkaradnie brzydka. Czy ze względu na to, że chcieliśmy dostać pierdol? Chyba chcieliśmy dostać pierdol. Kogo obchodzi, że była brzydka? Była bogata. Henryk Walezy gardzi Polską. Oni mają kulturę, nie mają nic. Dostali od Włochów ziemniaki, buraki i tak dalej, warzywa. A mówię, no pojadę, he? Będę zarządzać tym burdelem. Bo ja widzę, że oni nie mają zielonego pojęcia, jak to działa, he? Ale kurwa jebani mają jedno, co? Demokracja. Kogo obchodzi demokracja? Przecież demokracja jest czymś, co zabija moje rodziny i moje pożądanie, he? Mało tego, przyjechał ze swoimi minionami. Miniony. Miniony to takie usłużne osoby. Wszystko robią, co ja mogę zrobić. A ja nic nie robię z nim, żeby nie było. Ale oni wszystko robią, co ja chcę, żeby oni robili. No i przyjeżdżam, no i tak. Gruba w odstawkę. Zajęty jestem. Zmiana terminów, zmiana w ogóle wszystkich tych geograficznych plusy, minusy i tak dalej. Mogę mieć migrena. No to idę w ten desen, nie? Że ja mam migrena. Pod pretekstem migreny zamyka się na 3 tygodnie, grając w karty w swoich komnatach na Wawelu. Przebrana za kobietę. Z mężczyznami, w czepkę, z lukami, w sukniach kobiecych. Gra, upija się. No, z drugiej strony... Fajnie, ale pod władaniem ma kraj. Pukają, mówią, obrady Sejmu i tak dalej. Migrena, migrena, oh mon dieu, no, no, pa possible. I odpuszcza. Jedno, drugie, trzecie, 50. spotkanie. Pewnego razu, grając w karty ze swoimi minionami, czyli ze swoją świtą przywiezioną, lepszą, przegrywa wszystko, co jest możliwe, a na samym końcu berło, jabłko, kasztana, tudzież kokosa w jego mniemaniu, mniej więcej to takie miało znaczenie. Puka posłaniec. Wasza miłość, król najjaśniejszy, przychodzę z wiadomościami od posłańców. O, oh, no, no, no! Mer, nie teraz! Ten posłaniec mówi, że to jest sprawa najbardziej istotna dla Królestwa Polskiego. Na co Walezy odpowiada? A co jest ważniejsze niż to, że ja z moim imieniem przyjechałem właśnie w chwili obecnej w śledztwie wszystko, tak naprawdę wszystko. I to jabłko, i tą pałeczkę, i to wszystko, i tak...
według mojego mniemania wydaje mi się, że to oznacza, że właśnie wygrany objął tron polski. Na co mimo... O, no, 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 no! To ja się zrzekam tego wszystkiego natychmiast. Ja tego nie chcę, dziękuję. Na co król polski, tedy, czyli Walezy, ja pierwszy raz widzę, żeby ta kutwa się zachowała czegokolwiek. I to mu się wydaje podejrzane. I co wtedy mówi? No dobrze. To ja zachowam wszystko, co mogę mieć, a ty mi mów, co ja mam dla was zrobić. Ja mam wtedy mówić coś, co było masakrą dla Walezego. Czyli trzeba podjąć jakieś decyzje. Nie, nie, nie. Tego się nie mówi Walezemu. Każda decyzja, którą musi podjąć, oznacza mega migrenę. I w tym wchodzi Anna Jagiellonka do ogrodu. On, Walezy ze swoimi minionami, szarżuje między jedną aleją a drugą. Idzie wprost, ale wszystko robi, żeby w labiryncie tych ogrodów królewskich jej nie znaleźć. I niestety... Postać większa niż brama, Grodzka staje przed nim. Jak 4 tygodnie temu mnie zmogło, tak padłam na łóżko. Tu mnie rwało, tam mnie rwało, tu mnie ciągnęło, a jeszcze migrena mnie dopadła i tak naprawdę mi się tak odkaszliwało. A potem myślałam, że mi zalało płuca, a potem moja otrzewna nie wytrzymała, a potem to już myślałam, że w ogóle mnie połamie reumatyzm. I tak naprawdę cudem wstałam do ciebie, ale chyba się źle czuję i będę musiała pójść. 23-letni Walezy odwraca się do jednego ze swoich minionów i mówi: przepraszam, co wy o tym myślicie? To typowa Polka. Zamiast starych słów miło cię widzieć, królu, odpowiada: ja pierdolę, chyba umrę, bo księżyc ma zły wpływ na mnie, a Bóg chyba chce, żebym umarła. Ale były też jasne strony jego panowania. Niezbyt długiego. No, w końcu 3-miesięcznego. 3 miesiące rządził, a 1 miesiąc grał w karty, no. No to co, 4 czy 3,5? No, niech będzie 3,5. Więc w te 3,5 miesiąca odkrył niesamowitą przewagę Polaków nad kulturą francuską. Francuzi, jak srali i sikali, to robili to do kominka. Sikali w pierwszej sali, potem w drugiej, potem w trzeciej, potem sale się kończyły po jakiejś 162. No i co wtedy robili Francuzi? Budowali kolejny zamek. Dzięki Bogu, że nie wiedzieli, gdzie się załatwiać, bo dzisiaj my te wszystkie zamki nad Loarą zwiedzamy, płacimy bilety i tak dalej. Gdyby mieli gdzie robić kupy i siku, byłby jeden zamek. Ale jak on przyjechał do Polski, oczywiście, chciał mu się sikać. No sporek, ciach do kominka i wtedy larum na całym dworze, król najmiłosierniejszy. No w Polsce to się robi inaczej, my tutaj mamy specjalne takie pomieszczenia. Ja jestem król, ja ci mówię, to jest haj i ja muszę zobaczyć, jak to działa. On mówi, no ja nie mam materiału, ale gdybym miał materiał, to ja schram i to tak leci i tam król mówi, no. Durny Polak od ziemniaków. Usiadł, nacisnął mięśnie, wszystko poszło i się zakochał. Okazało się, że ten wynalazek polski jest dużo lepszy niż Anna Jagiellonka. Nic nie śmierdzi. Nie trzeba budować drugi zamek i tak dalej. Ja sobie myślę, wrócę do kraju. To będzie to, co ja wprowadzę rewolucję. Sarmaci polscy załamani, wiedząc, że nie mogą dotrzeć do króla, uknuli spisek. Stoją. No nie, 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 ja tego nie dotrzę. Nie no, ja tego nie zrobię. Nie no, w życiu. Grajmy. Nożyce, papier. I pada na grubasa. Puka do komnat króla. Excusez-moi, je suis fatigué, oh merde, oulala. Minionki.
Le roi jest mordo. Nie mówimy o polityce. Król najmożniejszy, ja absolutnie nie mówię o tym, że jacyś Moskale, że jakieś zagrożenie, nie. Tylko do krakowskich bram zabił i zapukał najbardziej wyśmienity włoski krawiec. Jego koronki, jego atłasy, jego szycie nie ma sobie równych. Boże, te hetmanie takie normalnie nie ładne, ale dzisiaj wyjątkowo piękne. Jakie to piękne jest to wszystko, co my możemy na tobie podziwiać. A on nagle mi papier, ha? A my, o, no, sejm nie. On mówi, no, to nie sejm. A my, o, to co? On mówi, o, zatrudniamy chawca. A my, a jaki chawca? A tego z Włoch? A ja, o, to podpisałem. My z minunkami siedzimy i tak dalej. A potem afera. Afera? Och, straszna afera. Bo ja podpisałem krawca, a oni wysłali wojska na Moskale, ja? Moskale się wystraszyli i uciekli. Polska uniknęła tym samym przedwczesnej, dramatycznej sytuacji politycznej, geograficznej. Walezy, mimo wszystko, nie wiadomo z jakich przyczyn, pewnej nocy, spakował się i uciekł. Drunk History. Pół litra historii. Od 12 października w Comedy Central.